Czy można połączyć archeologię z komiksem? Okazuje się, że można, a jeśli Państwo nie wierzą, to koniecznie muszą zobaczyć najnowszą wystawę w Muzeum Regionalnym. Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Kajko i Kokosz, komiksowa archeologia, która odbędzie się 20 października o godzinie 17 w siedzibie muzeum. Wystawa ta łączy właśnie archeologię z komiksem. Zaprezentujemy tutaj ponad 60 zabytków, które są własnością Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Także fragmenty komiksów, które wykorzystane zostały na planszach, oczywiście za zgodą Fundacji Kreska imienia Janusza Christy. Tu zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy z pewnością znajdą coś dla siebie. Młodsi dlatego, że ta wystawa jest to wystawa edukacyjna. A starsi, tak jak osoby mojego pokolenia, będą mogły powspominać komiksy Janusza Christy, które na pewno czytali jako dzieci czy młodzież. Zatem zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Kozienicach.